Dzisiaj jest pierwszy dzień nowego życia, które ja daję każdemu, kto do mnie przychodzi i pragnie być moim. Nie będę mówił niezrozumiale, ale jawnie, tak aby każdy, kto chce być moim sługą, mógł pojąć, co ma robić. Bo wy wcale do mnie nie przychodzicie. Mówicie jedynie, że przychodzicie, a serca wasze są na zewnątrz. Myśli pochłonięte zamartwianiem. Ufności wam potrzeba. Odnowy w moim duchu prawdy. Dość macie wiedzy. Nie wykorzystujecie tego, co się o mnie dowiedzieliście. Do mnie przychodźcie, a ja otworzę pisma tak, że je będziecie znali. Mnie poznacie, że jestem dobrym pasterzem. Nie pragnę niczyjej zguby. Ja odkupiłem swój lud. To od was zależy, czy mi zaufacie. Czy staniecie się jak dzieci. Czy ja będę dla was najważniejszy. Sami nic nie możecie zrobić, ale wołajcie, a ja poślę mego Ducha Świętego i będziecie pełni mocy i miłości, prawdy i sprawiedliwości oddzielonej od tego świata. Pełni Ducha będziecie, jeśli zaufacie, jeśli bez powątpiewania będziecie uważnie Go słuchać, jeśli będziecie wołać, aby was codziennie napełniał, bo to On oznajmia Pisma. Sami jedynie w pychę obrastacie i wyniosłość jedni nad drugimi, a nie tak ma być pośród was. Przebudźcie się ze snu, małowierni, i poprawcie swoje czyny. Wzywam was, ocknijcie się dziś. Wołajcie, a wysłucham. Nie trwońcie czasu, który pozostał. Odwróćcie się od tego, co kocha świat. Od tego, co was kala, od pożądliwości oczu, ciała, pychy życia. Bo dziś jeszcze jest, jeszcze trwa. Jestem tak bardzo blisko. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo. Wiele słów wypowiadacie, ale to wszystko jest bez mocy, bo do mnie nie chcecie przychodzić. Doświadczenie, intelekt bardziej cenicie niż Ducha Bożego. Jak rosa poranna, tak wasza miłość. Dopóki pierwsze promienie słońca nie wyjdą. Tak wy mnie miłujecie. Z ciała czynicie uczynki, a Ducha Bożego słuchać nie chcecie. A to On chce was o wszystkim pouczyć. Spójrzcie sami, ile miejsca jest w waszych sercach dla mnie. Jak łatwo was rozproszyć. Jak łatwo tracicie skupienie. Jak niewielu z was naprawdę miłuje. Ja znam każdy nowy dzień. Wiem, co się wydarzy. Pokazałem wam koniec, jaki będzie, abyście ufali mi we wszystkim. A was ciągnie do ludzkich nauk i objawień, a do mnie, Pana i Króla, przyjść nie chcecie. Czy jest coś zakrytego przede mną, czego nie przekażę swoim dzieciom? Posyłam słowo mego Ducha do was. Ratujcie się. Czuwajcie i módlcie się o każdym czasie. Nie odrzucę nikogo, kto do mnie przyjdzie. Tylko przychodźcie i wołajcie z głębi serca. Pokażę wam, kim jestem. To ja was wybrałem, nie wy mnie. Czekam i wzywam każdego po imieniu. A kto usłyszy, niech powie: przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty na przyjście Pana.